Dobry wieczór. Mecze Pucharu Polski zawsze rządzą się swoimi prawami i wiemy dobrze, że nie są one łatwe dla faworytów. Ja na odprawie chłopakom moim mówiłem, że muszą być cierpliwi, muszą grać swoje od początku do końca, bez względu na to, czy uda się bramkę strzelić szybciej, czy później. My dzisiaj mieliśmy cierpliwość, graliśmy swoje. Zdobyliśmy w końcu tą pierwszą bramkę, później poszła druga. To wszystko się rozluźniło, były szanse na kolejne, ale najważniejsze w tym meczu dzisiejszym jest to, że przechodzimy, że wygraliśmy, że jesteśmy w następnej rundzie. Co jest też godne podkreślenia, to, że w pierwszym składzie mieliśmy dzisiaj 6 młodzieżowców, po zmianach było ich na boisku 8, więc to pokazuje, jaką mamy zdolną młodzież i że na nią stawiamy. My nakreśliliśmy sobie jakiś tam plan i staramy się go realizować. Nie wszystko nam jeszcze wychodzi po drodze, ale generalnie trzymamy się tego, co żeśmy sobie założyli i mam nadzieję, że to za jakiś czas będzie procentować. Dziękuję. Dziękuję bardzo i proszę o pytania. Dobry wieczór, panie trenerze, gratuluję. Przejście do kolejnej rundy. Hubert Michnowicz, portal hubert.pl. Pytanie takie, w ostatnim meczu z Jagiellonią już była dość duża rotacja ze składem. Dzisiaj była też jeszcze większa rotacja ze składem. Kilka nazwisk, o których nie myślało się, że będą w podstawie. Czy możemy liczyć, że w Zabrzu również pan zaskoczy? No to wszystko będzie zależało od sytuacji zdrowotnej, jaką będziemy mieli w zespole, bo tutaj też na tym się skupiamy. Wiemy, że mamy teraz te mecze co kilka dni. Nie chcemy ryzykować, jeżeli zawodnik zgłasza jakiś drobny uraz, więc zobaczymy, jak jutro będą zawodnicy wyglądali, ci co nie grali dzisiaj, ci co grali i no pewnie po treningu czwartkowym, piątkowym będziemy podejmować decyzję. Dopytam o Georgia Snowmarkowicza. Oprócz jego postawy w miarę okej w pierwszej połowie, ale były takie denerwujące dość podania do Diego van der Harta. Nie wiem, czy pan na to też zwrócił uwagę, że no, takie sytuacje w zasadzie no, na tym poziomie rozgrywkowym no, nie powinny się zdarzyć, bo to są jakby złamania trochę kanony podania obrońcy do bramkarza. No my chcemy grać generalnie z bramkarzem, po to takiego ściągnęliśmy. Natomiast oczywiście były takie momenty, gdzie i nasz jeden środkowy obrońca i drugi mogli spokojnie tą piłkę lepiej wprowadzić do przodu. To oczywiście będziemy analizować i na odprawach pewnie indywidualnych naszym zawodnikom, środkowym obrońcom pokazywać. Bo chcielibyśmy oczywiście, żeby nasi środkowi obrońcy rozpoczynali naszą grę od tyłu. Artur Dębowiak, Telewizja Master. Ten pierwszy kwadrans drugiej połowy był taki bardziej żywy, ale tak naprawdę zdobyliście bramkę chyba niespodziewanie z kontry. No to są takie momenty, kiedy trzeba wyczekać i no, spodziewaliśmy się, że Chrobry będzie grał bardziej defensywnie, że to my będziemy prowadzić grę i no, to jest też mądrość zespołu, żeby te momenty takie w fazach przejściowych wykorzystać. W drugiej połowie zrobiło się trochę więcej miejsca i to wykorzystaliśmy. Także to są normalne elementy meczu i jeżeli nie można zdobyć bramki z ataku pozycyjnego, no to trzeba to zrobić z kontry. Na program zaprosił dumny sponsor Lecha Poznań, Grupa Aforti.